Cześć, jestem Marcin i to was kolejny odcinku na moim kanale. To jest kolejny odcinek. Czemu mówię kolejny? To jest pierwszy odcinek i prawdopodobnie jedyny. Dobra. Po prostu zawsze mówię, to jest kolejny odcinek i tam nazwa serii. Wiadomo. FNAF, Minecraft, Danganronpa. Nie, to jest Tetris. Tak, to jest Tetris. Będzie, no, bardzo prawdopodobnie pojedynczy odcinek, ale po prostu chciałem wam pokazać, jeśli nie znacie tej gry, prawdopodobnie znacie tą grę, ale jeśli nie wiecie, że jest na telefon do pobrania za darmo do tego, więc no, link w opisie, a ja wam pokażę. Nie muszę wam przedstawiać, co to jest Tetris. Muzyka top. Każdy przynajmniej raz w życiu słyszał muzykę z Tetrisa. To jest niemożliwe, żeby ktoś nie słyszał tej muzyki, która leci teraz w tle. Dobra, zagrajmy. Bo ja tutaj już grałem, mam rank 6 i w ogóle. Co jest Sushi Day? Co jest? Jaki dziś jest dzień? Ja nic nie wiem o dniu sushi. Co jest? Ja myślałem, że dzisiaj jest wtorek, a tu jakiś dzień sushi mi pokazują. Dobra, niech będzie. Prawdopodobnie jak to wrzucę, to nie będzie wtorku, ale jak to nagrywam, jest wtorek, więc wiecie, jest jak jest. Dobra, to może quick play. Mamy reklamę. Dobra, mamy 3 minuty. Po reklamie. Wcale nie jest to sponsorowany film. Dlaczego reklama mi się pokazała? O kurta. O kurna. Już to źle wygląda. Nie ten klocek. Przeszkadzasz mi. Uwa. O, dobra. Zrobimy. Tak zrobimy. Idealnie. Tylko nic się nie stało. O, teraz się stało. Idealnie. Dobra. Przyspieszyć. Dawno w to nie grałem. Kiedyś zagrałem i tak troszkę przestałem grać. Pomyślałem sobie, w sumie to zagram teraz i nagram przy okazji, skoro mam spokój i mogę, to czemu nie? Dobra. Eat. Dobrze. Fajnie. Dobrze idzie. Zbierajmy tyle punktów, ile się da. Mamy pół czasu już chyba minęło. Chyba tak. To nie wyjdzie. To nie wyjdzie. Ajaj. Tu też nie wyjdzie. Potrzebuję długiego, jakkolwiek to brzmi. Jakkolwiek to nie brzmi. Potrzebuję długiego. Dobra. Nie, no nie idzie jakoś tak wybitnie. Myślałem, że będzie lepiej, to be honest, ale no jest jak jest, jest średnio. Chociaż ciągle wbijamy punkty, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby pobić rekord. Rekord świata, którego nie pobiję. Nie ma szans. Dobra, tak, wrzucę. O, na to właśnie liczyłem. Dobra, dobrze, ładnie. No kurna. Okej, to postawimy tu. Nie, tak się nie uda. Nie wyjdzie tak, jakbym chciał. Och, well.
O. Minął czas, nie pobiliśmy rekordu, nie! Jak smutno. Okej, zatem. Tutaj możemy sobie grać. Tutaj się zaczyna dopiero gra. Tutaj. Kurwa. Tutaj nie ma limitu czasu. Jedynym limitem jesteśmy my. Pamiętajcie. Tutaj. Trzeba to jakoś sensownie rozegrać. Dobra, dobra. Może jakoś... Nie tak. Tak, dobrze. Najlepiej, żebyśmy nie marnowali żadnej przestrzeni i wykorzystali wszystkie dziurki, jakie są tylko dla nas dostępne. Tego nie będziemy zamykać. Nie. Chociaż w taki sposób to można. No. I to ja rozumiem. Rozumiem taki polski. Dokładnie. Dobra, zróbmy to tu. Tutaj w dziurkę. Ładnie. Jak hetero prawdziwy. Dobra. To, o, jak przyspieszył nagle. Się wystraszyłem, że to źle, źle położę. A jednak wyszło mi. Dobra. No kur... Właśnie tego się bałem. Właśnie tego. Okej. Okay. O, fajnie, fajnie, o, dobrze, dobrze jest, fajnie jest, fajnie, naprawdę fajnie. Ej, no trzeba przyznać, nie idzie nam najgorzej. To już ja nie wiem, gdzie ja mam położyć, może tutaj. Kurna. Problem, gdy nie wiesz, jak położyć klocka, żeby wykorzystać go jak najlepiej, żeby wycisnąć z niego jak najwięcej potencjału. O! Dobrze. Tak zrobimy. Uff, tak zrobimy. Dokładnie. No niestety. A, teraz byś pasował, wiesz? Teraz to byś pasował idealnie. No było dobrze, trochę się podziurawiło. Się to troszkę. Trzeba pozbyć się dziur. Nie, to nie jest to. To nie jest to, czego potrzebuję. A nie. Tu. Kurna. O! Dobrze. NSCR już nie idzie nam tak dobrze jak wcześniej. Ale to jest do odratowania, jak widzicie. Wow, wow. World of Warcraft czy coś. No nie, nie wyjdzie. To tak nie wyjdzie. Niestety. To wyjdzie.
to wyjdzie. To wyjdzie. Dobrze. Dobrze nam idzie. To jeszcze tu. O kur. To szybko leci teraz. To szybko leci. To zapiernicza. O kurna. Tu trzeba mieć szybkie... Nie wiem. Szybkie decyzje. Dajcie mi tego długiego. That's what she said. Co? Co? Przepraszam. Kurna! Nie, no. Jak ja to mam zrobić teraz? Jak to ma dziury, jak kurna... Nie wiem co. Nie wiem. Nie, to już nie jest... To już jest przegrane. Jak ja to mam położyć? Ja... Okej, coś zrobiłem? Ale tu już nic nie zrobię. Nie. Nie pobiliśmy rekordu, nie tym razem. No cóż. Ale! Czemu napierdalałem stół? Ale! Chcę spróbować jeszcze raz. Dobra. Dobry początek. Fajnie, symetryczny nawet. Tak. Ładnie wyszło. To tu. To damy tu. A to tu oczywiście, żeby... No, żeby dziur nie było, ale teraz będzie dziura, bo nie mam... Chociaż! O, dobrze! Dobrze! Nie no, ale teraz serio nie mam gdzie to postawić. Dobra. Tak zrobimy. Spokój się! Dobrze. Tak zrobimy, zrobimy tak. Tu, ty pasujesz. No. I jakoś to leci. Tutaj... No zostawiłem sobie innego kumpla, chociaż... Nie, tu. Tu nie wejdzie. Dobrze, tu wejdzie. Idealnie. Dobra. Pełne skupienie. Pamiętajcie, pełne skupienie. Jakbyście... Nie powiem tego. Ja wiem, że ja mam najgłupsze porównanie na świecie. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale to już jest... To już jest zbyt głupie. To już... Za dużo. Dobra, dajmy to tu. Dajmy to tu. No i dziurka będzie, ale... No, trudno się mówi. Żyje się dalej. Klocki spadają. Tu, 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 tu. Kurna, jak to postawić? Dum, 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 dum.
Klocki spadają sobie z nieba, a tu, 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 a czy jaki zgniotło. Znaczy co? Powinien być spoiler alert. Przepraszam. Nie no, ja tu mam zajebiste wspomnienia z Tetrisem akurat. Waifu mi zgniotło. Lmao. Czy coś. Nie wiem. Może Danganronpa 3 mi poprawi humor. Poprawi humor. Jeśli nagram. Ale... No cóż. Słyszałem, że chyba nie bardzo. Chyba nie bardzo. Kurna, co ja zrobiłem? Chyba... się boję. Co tam się dzieje. Ale zarazem jestem ciekaw. Więc no Danganronpa 3 kiedyś będzie. To się, no Danganronpa V3 kiedyś nagram. Na pewno nagram. Bo poprzednie gry mi się podobały, więc czemu miałbym to nie nagrać? Więc szykujcie się. Ci co nie lubicie Danganronpy, przygotujcie się najwięcej. Nie no, ale... Ja sobie tak myślę, że ci, co nie lubią Danganronpy, nigdy nie wiedzą, co to jest Danganronpa i po prostu widzą, kurde, gierka, anime, dobra, nie oglądamy. W sensie, no dobra, możecie nie lubić anime. Ale szanse zawsze... Powiedzmy sobie szczerze, ja też, jak... Kurwa... Nie to chciałem. Nie tak chciałem. Ja, jak zaczynałem... nagrywać Doki Doki, o które mnie prosicie, prosiliście, może jeszcze dalej prosicie, no to ja wtedy też nie byłem, w sensie to było takie, no, gierka anime, nie wiem, może nie, w sumie, nie wiem, nie przemawia do mnie, ale jak zagrałem, jak poznałem tą grę, to... Normalnie z leczków mnie wyjebało. I to tak ze strachu. No bo... This is a fucking horror game. Okazało się. Ja miałem takie... Wy mówicie, że to jest horror. No... Fajny horror. Jakby... Tutaj... typiarze... Biusturus... Jak to było z Sayori? Że i Biusturus i... I musiałem ją zapiąć, bo sama nie umiała. Coś takiego było. Kurna. Za wolno. Ale naprawdę... Dobra, to już nie ma sensu. To już nie wygram. Ale jak mówiłem, dałem szansę gierce. I okazała się być spoko! Okazała się być zarąbista! Czemu by nie dać gierką szansę? Jak Danganronpa, Genshin Impact, inne takie gry. To są dobre gry! Są dobre gry! Zależy też jak patrzycie, jak widzicie dobre gry. Ale nie są złe. Dobra. Nie no, pomyślałem, że skoro tutaj jestem i w sumie mało się dzieje, tylko Tetris i Tetris, no to w sumie można też pogadać troszkę. I tak pomyślałem sobie, że FNAF. No FNAF. Security Breach wyszedł fajnie. Wyszedł fajnie, bardzo. Ale pod względem stabilności, gameplay, w sensie, kurde, jak to powiedzieć, gra jest fajna, podoba mi się, ale mogliby naprawić błędy, żeby gra była lepsza, bo to naprawdę też odpycha od grania w to, no kurde, no zagracie sobie, a tu nagle wypiernicza was gry, albo
wywala poza mapę i musicie restartować grę, albo co innego. I po prostu, no, to zniechęca do gry. To jest proste do pojęcia. Po prostu nie chce wam się grać przez błąd, który wam zniszczył tą grę, który wam zepsuł grę. Podobno gra też z gry jest też dużo wycięte. Czasem nie wiadomo, co się ma robić. Czasem nie ma w ogóle instrukcji. I powiem, że mi osobiście to nie przeszkadza, bo ja bardzo... jestem bardzo intu... O mój Boże, co tu się stało? Okej. Ja jestem bardzo into exploring, jeśli chodzi o gry. Może dlatego, że grałem właśnie w Genshin Impact. I w takie... No, w takie coś generalnie. Więc może dlatego... A może dlatego, że... No, nie wiem, po prostu lubię. Ale to może... Może niektórzy nie są tacy, żeby chodzić, zwiedzać sobie mapę, tylko są bardziej w taki sposób, no, ja chcę przejść grę. Po prostu, ja chcę przejść grę, ja chcę poznać fabułę i nie każdy może, bo nie wiesz, gdzie masz iść, nie wiesz, jak kontynuować tą fabułę. Więc chodzisz sobie, chodzisz, nie wiesz gdzie. A tu się okazuje, że błądzisz, nie wiesz gdzie jesteś i no generalnie czujesz się zagubiony, a później się okazuje, o kurde, okulary mi spadły, ale się okazuje, że właśnie tam miałeś iść, a ty się zastanawiasz, kiedy miałem tu przyjść, kiedy... Freddy, kiedy mi powiedziałeś, żeby tu kurna przyszedł? W sensie, nie grałem samemu, osobiście nie grałem, więc jakoś bardzo się nie wypowiem, ale dużo recenzji widziałem i słyszałem od bliskich i dalszych, więc co ja mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć tyle, że gra jest dobra. Ale mogłaby być lepsza. Mogłaby być lepsza. Ale... wiecie, niektórzy mówią, no, po prostu cieszmy się tym, że po... czy generalnie... że po prostu mamy tą grę, że po prostu dostaliśmy tą grę. A ja mówię... no, niby tak, ale... to, że powinniśmy się cieszyć z tej gry, bo mogłoby jej nie być, nie wyklucza tego, że gra spóźniła się z premierą o rok i ma kuźwa błędów, ma tyle błędów. Kurna, nie wiem, czy ta gra... Nie wiem, bo nie grałem też w Cyberpunka, ale... czy ta gra, czy Security Breach jest bardziej zbugowany niż Cyberpunk? Jakby... FNAF? This is kinda... IMO... jest to trochę rozczarowujące. Ale... no cóż, Nie obwiniajmy się, nie obwiniajmy Steelwool ani nic. Po prostu miejmy nadzieję, dajmy im porządny feedback. O, dajmy im porządny feedback, który sprawi, że będą mogli się ogarnąć, będą wiedzieć, co zrobić, żeby naprawić tą grę. No bo, bądźmy szczerzy, jak będziemy tylko narzekać, to nam to nic nie pomoże, no bo co, no kurna, no ponarzekamy sobie, ale twórcy też oczekują tego, żebyśmy powiedzieli, co nam nie pasuje, w sensie, jak to możemy naprawić, o to chodzi.
jak krytyka, to konstruktywna krytyka. I większość, naprawdę większość z tego, co widziałem, to ma konstruktywny, wie, co to jest konstruktywna krytyka, ale niektórzy, nie mówię tutaj specyficznie o polskim fandomie, tylko chyba wydaje mi się, że bardziej zagraniczny fandom jest po prostu taki toksyk, że no kurna, no wyzywajmy najlepiej twórców za to, że dało nam grę. Bo jest zbugowana, ja rozumiem, ale mogłoby jej nie być. Scotta nie ma. Scott wyszedł na emeryturę. Poszedł. Powiedział sayonara, nie ma mnie. Było zajebiście, ale nara... Tak było, tak było. Nie no, oczywiście Scott się pożegnał w bardzo, bardzo fajny, miły sposób, nie? Scott to jest oczywiście, no... Pan Jezus drugi, czy coś, co się... Nie żebym miał coś, tylko... Nie żebym miał coś do Jezusa, tylko chodzi mi o to, że no Scott, piękny człowiek, cudowny w porównaniu do Yandere Dev. No ja nie chcę nic mówić, ale coś nie do porównania, takie dwa przeciwieństwa bym powiedział. Dobra, a zatem jeśli chodzi o Security Breach, nie zamierzam tego jakoś ciągnąć, nie zamierzam ciągnąć jakiegoś tematu. Może teoria będzie, jak wyjdzie DLC. Bo DLC to jednak ma wyjść. Ma coś... Kurna, przecież jak ja to nagrywam, to DLC mogło już wyjść. W sensie jak to już rzucam. To jest do rozważenia. Jeśli DLC już jest, to bardzo się cieszę z tego powodu i może powstanie teoria. Może. Jak będę miał do tego zapał, żeby zrobić teorię. No bo wiadomo, no można zrobić teorię, a nie może, w sensie można zrobić teorię, a nie trzeba. W sensie ja miałem często tak, że zrobię teorię, a później sobie myślę, kurna, po co? Po co? W sensie, kurne, obejście sobie u kogoś innego. Macie Katona, macie Ponguja. Ja rozumiem, że no, może chcecie moją teorię, może chcecie moje zdanie. Spoko, tylko muszę się do tego zmotywować. Okej? Okay? Czasem tak bywa, że nie masz motywacji. Ale mam dużo teorii. Myślę sobie, że w sumie to nie wiem, może faktycznie że Grzegorz to robot wzorowany na Iwanie? Może faktycznie Mrok Freddy posiada duszę w sobie? Michaela Aftona? Może? Może? Nie wiem. Właśnie to jest ten problem, że ja się gubię na razie. Jeśli mam zrobić teorię. Bo nie jest jeszcze wszystko wyjaśnione. Jeśli chodzi o całokształt FNAF-a, to ja mam go ogarnięty. No, bądźmy szczerzy. Nie bądźmy głupi. Ogarniam. Dalej jestem tym ekspertem FNAF-a, tylko ostatnio mniej w nim siedzę. I to głównie przez to, że mało się dzieje. Mało się dzieje. Nie ma w czym siedzieć tak naprawdę. No bo co? Dostaliśmy kilka zwiastunów, które zareagowaliśmy, zrobiliśmy jakieś teorie, które mniej lub bardziej się sprawdziły. To jest też takie dziwne, że te wszystkie teorie z Vanessa Tuvani albo z tym, że Moonrise i Sandro, nie,
odwrotnie. Sunrise i Moondrop, że to mogą być te same postacie, ta sama osoba, czy się ten sam robot, a mogą być różni. Kiedyś była taka teoria, teraz to już wiemy, że to jest ten sam robot, który się zmienia. I to jest dziwne, bo to była bardzo popularna teoria, że to jest ten sam robot i to się okazało być takie, no, prawdziwe. To się potwierdziło, co jest dziwne. To jest dziwne uczucie w nafie. Nigdy tak praktycznie nie może. No dobra. Robimy teorię. Z random shitu. No, był zwiastun, który nam nic takiego praktycznie nie wskazywał. Ale ktoś sobie uznał, że no dobra, może. I okazało się, że tak jest, więc no, XD troszkę. No nie wiem, co to powiedzieć o Security Beach. Postać w ogóle Moondropa i Sunrise Moondrop. Piękna, cudowna postać. Cudowna, dolicza się do moich ulubionych postaci. Bądźmy szczerzy, jest to ciekawa postać. Jest to naprawdę ciekawa postać. Do tego soundtrack tego Daker. Przepiękny. To jest jeden z najlepszych soundtracków w FNAF-ie, które powstały. A jest ich dużo. Jest dużo bardzo świetnych soundtracków. Ja jestem może takim freakiem, który siedzi w soundtrackach, słucha soundtracki zamiast muzyki. Chociaż muzykę też słucham, nie? Ale soundtracki niektóre potrafią być takie dobre, że no idealnie. I do tego muszę się jakby troszkę interesować soundtrackami, no bo generalnie jak się montuje filmy czy coś, no to trzeba też wmontować jakąś muzykę czy coś i warto wiedzieć, jaką tutaj wziąć mniej więcej, nie? Warto mieć jakiś plan? Nie wiem. Jakiś wgląd na to? Chcesz dramatyczną scenę? To weź tą muzykę. A chcesz jakąś smutną scenę, to weź tą muzykę. I no właśnie tak to mniej więcej działa. Dobra. Więc jak mówiłem, może teoria z Security Breach będzie. Może. Zobaczymy. Kurna. A jeśli chodzi o filmy z FNAF-a, powstają fajne fangamy. Powstają dalej Fazverse. No generalnie Five Nights at Candy's na telefon chyba, jak mi się nie pomyliło. Dobra, koniec. Five Nights at Candy's, na pewno Dream of Creation wiem, że jest. FNAF Plus, chociaż nie wiem, czy wyjdzie na telefony, to FNAF Plus wygląda dobrze. I jeśli byłaby taka możliwość, to bym nagrał. W sensie, jeśli będzie możliwość, to nagram. Bo wiadomo, FNAF wszyscy lubicie, ja też lubię, więc czemu nie? The Joy of Creation też ma wyjść jeszcze z nowymi modelami animatroników, więc może będą more creepy, a już są creepy enough imo, więc
No nie wiem. Moim zdaniem to może być przerażające. Ale jakoś się zmotywuję, bo to FNAF i siądę do tego, żeby to nagrać. Będzie naprawdę zabawne. Do tego FNAF. Lego FNAF. Tak, Lego FNAF też chciałem. No, Lego FNAF. W ogóle jeśli chodzi o Lego, to ja zawsze miałem dużo Lego. W sensie, dobra, może nie aż jakieś tony klocków Lego, ale było ich trochę. Oglądałem, oczywiście oglądało się bajeczki z Lego. Były czasy. No cóż, no jakoś mi teraz nie siadają te Lego bajeczki. Lego Ninjago teraz to jest no dziwne, jakim zrobili remodel, w sensie redesign postaci, to tak odepchnęło, jakoś tak poczułem takie czemu? Czy to było potrzebne? W sensie, to może mieć to coś tak słyszałem, że to chyba ma jakiś związek fabularny, że oni jakoś, nie wiem, są w innym wymiarze, czy cofnęli się w czasie. Nie wiem, już nie ogarniam. Kiedyś tą fabułę ogarniałem, ale teraz to już... To nie. No nie. No cóż, ale Lego w moim sercu jako dzieciak zbierałem. No i w sumie no Lego takie w sumie fajne. Fajnie, zbierało się Lego. Więc Lego FNAF to jest coś. To jest coś, co daje good vibes. To naprawdę daje good vibes. No bo macie taki FNAF 1, nie? Które wyszło w 2014. I ile lat to już temu? No, policzcie sobie. Już trochę lat minęło od wyjścia FNAF 1. I do tego jeszcze Lego z dzieciństwa, więc to jest takie trochę zderzenie dwóch uniwersum, które są wyciągnięte prosto z waszego dzieciństwa i wrócili, żeby wam skopać dupę oczywiście, bo czego inaczej się spodziewacie po Lego FNAF. Ale nie zmienia to faktu, że naprawdę bardzo fajne i jak mówiłem, jak będę miał szansę, jak to ogarnę, to się nagra. W ogóle ostatnio mam dużo planów. Ja mam dużo rzeczy do nagrania. Ja mam dużo rzeczy do nadrobienia. Tych rzeczy trochę powstało. Trochę się pomnożyło podczas mojej nieobecności. Więc no, co ja mam tu powiedzieć? Wypadałoby to nadrobić. Zaległości. Nie wiem, chciałem coś jeszcze powiedzieć o FNAF-ie, ale... Co by takiego jeszcze o FNAF-ie powiedzieć? No nie wiem, najważniejsze chyba powiedziałem, że no kurna, FNAF będzie, cieszycie się, na pewno się cieszycie, że FNAF będzie na kanale, więc... No co tu więcej mówić? Among Us z ekipą ma też wrócić kiedyś. Ma wrócić. Tak myślę, że wróci. Ogarnie się kilku osób.
kilku pewnie będzie chętnych, może nie będzie full lobby, pewnie nie będzie. Może nawet 10 osób nie będzie, ale może szóstka nam, nas się znajdzie, szóstka, siódemka. Możliwe. Ale jakby po prostu jak wyszły te nowe tryby, te nowe role, no to serio, hyped, to jest dobre. To jest to, czego ludzie właśnie oczekiwali w grze, żeby było więcej możliwości. Dlatego ludzie też zaczęli grać bardziej w mody niż w oryginal, bo tam mieli różne role, tam mieli różne zabawy. A w oryginale tak trochę pusto było. Do czasu. Oni słuchają i to jest dobre. Deweloperzy powinni słuchać swoich graczy. Dokładnie. No bo dopóki deweloperzy słuchają graczy, to gra jest dobra. Tak jest, zazwyczaj. No bo wtedy gra ma w sobie to, co gracze chcą, to co gracze wymagają od gry. I jeszcze powstało, już nie wiem, Among Us VR. Serio, Among Us VR. To jest ciekawe. Nie mam VR-a, ale musi być ciekawe doświadczenie, jak się ktoś z ciebie pozbędzie. Tak mówiłem, Among Us wróci kiedyś. Sus będzie. Będzie sus. Dobra, jakie tam jeszcze serie poruszyć? Minecraft. Minecraft też ma jeszcze wrócić. Spokojnie. Wydawało się, że porzuciłem Minecrafta. Kurna, co ja schody do nieba buduję, co jest? Wydawało się, że porzuciłem Minecrafta. Jednak nic mylnego. Ciągle o nim myślałem. Wow, jak mi to wyszło. Dobra. Więc Minecraft jeszcze wróci. Minecraft Marcin myślę, że wróci. Chociaż miałem plany, nie jestem pewny, czy zrealizuję, czy nie. Trochę rzeczy tam się pozmieniało, bo w Strixu pograliśmy sobie kiedyś i porobiliśmy sobie, jak graliśmy razem prywatnie. Trochę sporo właśnie porobiliśmy, pomogła mi trochę. Dziękuję, pozdrawiam przy okazji, jeśli to oglądasz. I no cóż. A propos Trixu, to jeszcze jest najdłuższa noc. Minecraft, najdłuższa noc. Którą, to jest seria, którą prowadzę razem z Trixu. Która ma jeden odcinek. Zajebiście. Jeden odcinek. Mamy plany. W sensie, pozmieniała się tam też, pozmieniało się dużo rzeczy, bo Trixu porobiła dużo rzeczy. Wybudowała nam dom. I chyba farmę też była. Porozświetlała to wszystko. Kopalni chyba nie robiła, ale ja mam zamiar zrobić, czy miałem zamiar, ale pewnie zrobię. Kopalnia będzie. Musi być. Mamy przy okazji jeszcze taki jeziorko. Więc tam można taki port wybudować. Generalnie są plany na tą serię.
ale kiedy się zrealizują, nie wiem, bo albo ja nie mogę, albo ona nie może. I to jest właśnie problem. To jest problem, który mam nadzieję, że będziemy mogli za niedługo jakoś, wiecie, żeby nam się po prostu udało, nie? Żeby udało nam się jeden, dwa odcinki przynajmniej nagrać, to przynajmniej będzie coś, a nie tylko jeden odcinek i koniec serii. Trochę lipa. Kto kojarzy, to nawiązanie Indiana Śmietanka, kurna, odcinek wychodzi co rok, co dwa lata. Teraz ma się to zmienić prawdopodobnie, ale że z ostatnie lata tak to właśnie wyglądało i nie chcę mówić, że nasza seria wygląda tak samo. Nie chcę. To się zrobi. Nie myślcie sobie tak. To się zrobi, to wróci, to się nagra. Call of Duty też jeszcze wróci. Może kiedyś, jak będziemy mieć chęci, bo na razie można sobie nagrać, postrzelać i razem pochillować. To jest gra, w której jakoś nie bardzo musimy się wysilić. Mam wrażenie. Jak mówiłem, Call of Duty Mobile to nie jest gra, w której za bardzo musimy się wysilać. To jest gra, w której siadamy sobie, włączamy sobie jakiś meczyk, jakąś rundkę i kurna strzelamy, gadamy sobie głównie i po prostu spędzamy fajnie czas, śmiejemy się, żartujemy sobie, no generalnie takie fajne odcinki. I to są fajne odcinki, jak się nagrywa z kimś i po prostu no widać, że to oni się dobrze bawią, dobrze się razem bawią, kurna gra jest fajna i w ogóle może nie jest jakoś zbyt wybitna, bądźmy szczerzy. Call of Duty Mobile, Tetris, dobra, przepraszam, to nie Call of Duty Mobile, to jest Tetris. Ale wiecie, ta gra nie jest jakoś zbyt trudna. Na pewno jest łatwiejsza niż Fortnite do ogarnięcia. Ale na pewno jest fan. Na pewno jest fan. Więc może, jeśli Trixu się zgodzi, jeśli będzie miała czas i ochotę, to możemy wrócić do Call of Duty Mobile. No, nagrać jeden, dwa, może odcinki. I po prostu niech seria leży. Jakby z Call of Duty Mobile nie mam problemu, żeby ta seria sobie po prostu leżała. Bo bądźmy szczerzy, nie ma jak jej skończyć. Nie jest seria, którą można jakoś tak ciągnąć w nieskończoność. W sensie można, ale jeśli się nie chce, bo nie ma co robić w grze, porównanie do Minecrafta, w którym jest dużo planów, jest dużo rzeczy do roboty, no to w Call of Duty tam nie wiadomo co będzie, nie wiemy co się stanie, nie umiemy zaplanować co się wydarzy w odcinku, to po prostu se chodzimy i się śmiejemy, tak to wygląda. Więc no może kiedyś, to są takie. Mam wrażenie, że Call of Duty Mobile to jest ten typ serii, który jest taki, taka random seria. Tak o, żeby sobie troszkę wychillować. Z kimś chce pograć. No i wiecie, no dobrze się bawić przede wszystkim. Kurna, czemu to się obróciło? Co jest? Ajaj, zepsułem. Ojoj.
Zatem no Minecraft. Szkoda mi troszkę, że tak porzuciłem Minecrafta. W sensie, że tak przez długi czas był nietykany. Kurna. Ja chcę to przesunąć, a to się obraca. Ale wiecie, to też wyglądało tak z tym Minecraftem, że no tutaj miałem... Tutaj miałem Danganronpa, tutaj miałem jedną serię Danganronpa, tutaj miałem Granny miałem. Miałem ten Deltarun, który też jeszcze skończyć trzeba. No generalnie coś tam miałem, nie? Miałem na pewno. Na pewno najwięcej było Danganronpa, z tego sobie zdaję sprawę. To po prostu chciałem dokończyć. I ostatecznie Minecraft nie doczekał się swojej kolei. Ale spokojnie, bo się doczeka. Jeszcze się doczeka. Prawdopodobnie dużo rzeczy się zmieniło. Kurna, nie wiedziałem jak to postawić. Dużo rzeczy się zmieniło. I ja będę musiał ogarnąć od nowa. Triksu pewnie też, bo nie jesteśmy aż tak bardzo up to date z Minecraftem. To może być problem. W sensie, może nie aż taki problem, ale w sensie może być zaskoczenie takie, że coś się dzieje. I wiemy co się dzieje. Jakiś widziałem, że jakiś warden jest. Kurde, że jakiś stwór, który nie widzi cię, ale cię słyszy. I musisz być cicho. I to jest ciekawe. Ciekawy koncept. No cóż, to jest dużo, dużo gadania dzisiaj. Dużo gadania. Dzisiaj było, aż mi gardło boli. Dobra. To był Tetris. To był Tetris. No. Troszkę wyszedł z tego pogadankowy odcinek, no bo bądźmy szczerzy. Grasz sobie w tego Tetrisa, rzucasz sobie klocki. To tyle, to tyle. A tak to przy okazji, no powiedziałem sobie, no powiedziałem jak to wygląda. Mniej więcej jak to wygląda. Zapowiedziałem FNAF-a. Czego na pewno nie będę żałować. nie będę. Oglądajcie moje filmy. Bo nigdy nie wiecie kiedy FNAF się pojawi. Nigdy nie wiecie kiedy jakaś zapowiedź FNAF-a się pojawi. Właśnie jak w tym odcinku. To w ogóle nie ma, ten film nic nie ma wspólnego z FNAF-em, z Tetris, ale widzicie, była mowa o FNAF-ie, Minecraft'cie, i o takich w sobie, no, mowa o seriach generalnie i o kanale, więc warto oglądać filmy, warto być na bieżąco oglądać wszystkie filmy, nawet jeśli są długie, no to polecam włączyć jakieś. Trzeba sobie włączyć, kurde, jak pykacie sobie w gierkę, no to włączę sobie gierkę, moje pierniczenie w tle na razy dwa przyspieszone i kurna, gitara siema, leci dobrze. Nie wiem, czasami tak fajnie sobie pogadać. I taka mała refleksja wtedy jest, że no, to mam jeszcze do roboty, to mam jeszcze do roboty. No i przynajmniej macie teraz, jak mówimy, macie zapowiedź tego powrotu, czego mam nadzieję, że uda mi się dokonać. Ale no, nie bądźmy złej nadziei. Triksu też będzie się starać, mam nadzieję. Będzie mi przypominać, będzie mnie kopać w żyć, żeby po prostu razem coś nagrać też. Żeby Minecrafta nagrać. Czy coś innego. A jeśli chodzi o Brawl Stars, to tej serii też dawno nie było. Nie wiem, czy będzie. Bo stało się coś, o czym nie mówiłem. To się nie mówiłem na filmie żadnym. Mówiłem na Discordzie. Jeśli nie jesteście, to pewnie nie wiecie.
Może powstanie kiedyś film o tym, co stało się z Brawl Stars. Może. Może kiedyś zmotywuje się to do powrotu do Brawl Stars. Kto wie. Ale jak na razie nie zapowiada się tak. Na razie nie zapowiada się na to, żebym wracał do Brawl Stars. Może jak w grze pojawi się serio pojawi się coś superowego i naprawdę będę czuł hype do tej gry. I jak będzie hype na tą grę, to może wtedy zastanowię się, może wróci. Ale na razie to nie. Nie mam czasu, nie opłaca mi się. Wkurzył mnie Supercell po prostu. Nie gram w ogóle w ich gry już. Nie gram. Kiedyś grałem w Clash Royale, w Clash of Clans troszkę. No i Brawl Stars. Te inne gierki spin-offowe, Clash Mini albo jakieś tam inne pierdoły to nie grałem. Ale głównie te trzy gry to były dobre gry! Były dobre gry, dlaczego je zepsuli? I dlaczego traktują fanów? Dlaczego traktują ludzi, swoich graczy jak... Nie wiem, po prostu chodzący portfel! Ja wiem, że naprawdę wiele firm tak patrzy na graczy. Nie każdy, co mnie cieszy. Jak mówiłem wcześniej, Scott Cawthon to jest osoba, to nawet no, nie ma swojej firmy, tylko on po prostu no, wykupił tą firmę, nie? W sensie zapłacił firmie, żeby zrobiło gra dla niego. O, bo on nie wykupił firmy, bo no, nie przywodzi tą firmą po prostu. Ale on decyduje, co oni robią z jego grą. No, tak. I on nie ma problemów do fangame'ów. On nie ma problemów do fanowskich animacji, do renderów. Tych samych, normalnie do... Bracia modeli. Bierzesz model tej Chiki Snuffa 1 na przykład i nagrywasz jakiś filmik, nie? Nie ma z tym problemu. A kto inny może mieć z tym problem? Weźmiesz takiego kurna Mario, nagrasz z nim jakiś filmik, wybijesz się, gdzie mega popularność, a tu się nagle Nintendo dopierdoli. I co zrobisz? Nic nie zrobisz właśnie. O to chodzi. Żeby oni zarabiali na tobie. No cóż, tak wygląda niestety świat. Na szczęście nie każdy tak jest i tego się trzymajmy, że zawsze trzeba być dobrej nadziei. I pijcie wodę, bo gardło mi boli, muszę się napić. Dobra, trzymajcie się, cześć.